Wacław Pintal, pytamy wprost. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy w studio pana Kamila Kalinkę, szefa tarnobrzeskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, czyli tak de facto szefa miejskiej opozycji w Radzie Miasta, bo pan Kalinka jest radnym. Jest także dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, o czym doskonale państwo wiecie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wszystkie te bieżące wydarzenia i to, co się wokół nas dzieje, sprawiają, że o sprawach miasta mówi się dosyć mało i skąpo w ostatnim okresie, a niesłusznie, bo sporo się dzieje, dużo się dzieje i pozwoli pan, że nie będziemy rozmawiać o strajkach kobiet, o koronawirusie, chociaż tego tematu pewnie nie uda się uniknąć, ale porozmawiamy o sprawach miasta. W ostatnim czasie, myślę, że sporo kontrowersji wywołała sprawa ogłoszenia przez miasto wypuszczenia obligacji miejskich na niebagatelną kwotę 27 milionów czy 28 milionów złotych. Sprawa ta w części nie budzi kontrowersji, ale w części budzi, ponieważ 22 miliony to jest taka restrukturyzacja długu, który Tarnobrzeg już ma od dawna, a poprzez wypuszczenie obligacji ten dług nieco się zmniejsza, a przynajmniej mniej będzie kosztowała jego obsługa. Ale zajmijmy się drugą kwotą, 5 milionów złotych, które de facto zadłużają o te 5 milionów złotych miasto. W tej drugiej sprawie pan wstrzymał się od głosu, w pierwszej głosował pan za, no bo tutaj kontrowersji nie było. Proszę o komentarz. Panie redaktorze, dlaczego? Jeżeli mielibyśmy uzasadnienie tej uchwały takie, że rzeczywiście sytuacja, no niestety związana z koronawirusem, wpłynęłaby rzeczywiście na sytuację miasta, na przychody, dochody do budżetu miasta i krótko mówiąc, takie było uzasadnienie, czego nie moglibyśmy przewidzieć, to ja bym się był w stanie zgodzić na tą uchwałę. Natomiast decyzje były sprzeczne. Dwa tygodnie wcześniej na sesji nadzwyczajnej mieliśmy uchwałę dotyczącą zmian w budżecie, gdzie były zaplanowane zmiany, nowe tak naprawdę wydatki związane właśnie z tarczą, którą samorządy również otrzymały od rządu. Miasto Tarnobrzeg otrzymało ponad 7 milionów złotych i te środki na pewno powinniśmy mądrze rozdysponować. Głównie chodzi mi o to, że te środki mogliśmy wykorzystać w przeciągu 2 lat, czyli nie było żadnego pośpiechu. Mogliśmy je przeznaczyć na wkłady własne, zwłaszcza, że przed nami jest kilka rzeczy niewiadomych. Krótko mówiąc, kolejny nabór do Funduszu Dróg Samorządowych. Kilka dróg zostało tam złożonych i też oczekujemy, jaki będzie efekt tutaj oceny tych wniosków. Czyli krótko mówiąc, możemy potrzebować dosyć sporych środków na wkłady własne. Również czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na obwodnicę, czyli też nie wiadomo, jaka to kwota będzie. Już abstrahując o wszelkich innych naborach, gdzie teraz można powiedzieć, dużo jest możliwości pozyskania środków zewnętrznych w różnych ministerstwach, ale wszędzie potrzebny jest wkład własny. I z jednej strony dwa tygodnie wcześniej te środki, które otrzymaliśmy, które nie musieliśmy... Szybciutko rozdysponowano, na ściankę wspinaczkową, na remont ulicy jednej, drugiej, jakiś chodnik, parking przy cmentarzu. Panie redaktorze, generalnie ja nie byłem przeciwny tym inwestycjom, tylko dla mnie niektóre rzeczy były niezrozumiałe. Pan redaktor wspomniał o ściance wspinaczkowej. Pan prezydent wielokrotnie... 2 miliony złotych. Tak jest. To jest dodatkowe 2 miliony, bo już wcześniej spora pola pieniędzy na tą inwestycję została wykorzystana. Pan prezydent wielokrotnie wspominał, że prowadził różne rozmowy w ministerstwach, że są jakieś możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Sam też dobrze wiem, że takie możliwości są w Ministerstwie Sportu i ja nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego akurat wydajemy już własne środki, bo te środki otrzymaliśmy, wydajemy 2 miliony, nie starając się o dofinansowanie, tym bardziej, że mamy końcówkę roku jeszcze. Sytuacja związana z koronawirusem na pewno szybko się w najbliższym czasie nie skończy, czyli krótko mówiąc, jest to jakiś czas niepewny i dla mnie było to niezrozumiałe, że te środki wykorzystujemy już, nie starając się o dofinansowania, czyli nie poczekaliśmy przynajmniej do wiosny. Pan redaktor wspominał również o innych inwestycjach, dokończenie stadionu miejskiego. Również nie kwestionuję, ale również na to możemy pozyskiwać środki. Dalsza rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Wisłą, tereny zielone. Również na to można pozyskać środki. To są dobre inwestycje, tylko jeżeli w takim mieście, w jakim my mieszkamy, mamy tak małe dochody, mamy tak duże problemy związane z zadłużeniem, to czemu te środki nie są tak, w mojej ocenie, racjonalnie wydatkowane? I za chwilkę
chwilkę mamy, dwa tygodnie później, uchwałę, o której pan redaktor wspomina, czyli wyemitowanie obligacji. Czyli dwa tygodnie wcześniej rozdysponowaliśmy lekką ręką 7 milionów, a za chwilę mamy informację, że pożyczamy 5. Musimy się zadłużyć, czyli wyemitować obligacje, które oczywiście jest to zadłużenie, bo wcześniej czy później te obligacje trzeba odkupić, bo nie możemy domknąć budżetu. I to dla mnie jest niezrozumiałe w żaden sposób. I dlatego starałem się to argumentować. Ja rozumiem, tak jak wspomniałem, jeżeli nie mielibyśmy żadnej innej alternatywy, nie dostawalibyśmy pomocy zewnętrznej, nie mamy wyjścia, no to tutaj każdy radny, biorąc odpowiedzialność za miasto, na pewno nie kwestionowałby tej decyzji. Ale jeżeli mamy takie skrajne decyzje różne w tak krótkim czasie, to dla mnie jest to niezrozumiałe. Dlatego nie chcąc stwarzać problemów, czy panu prezydentowi, czy pani skarbnik, ja po prostu wstrzymałem się od głosu, bo ja nie zgadzam się z takim podejściem. Albo mamy problemy i staramy się, można powiedzieć, wszystkie ręce na pokład, żeby racjonalnie podchodzić do tego, co w mieście się dzieje, jak wydatkujemy pieniądze, albo można powiedzieć, lekką ręką rozdysponujemy 7 milionów złotych. Oczywiście te inwestycje na pewno, jak zostaną zrealizowane, mieszkańcom się spodobają, tylko że ja oczekuję od pana prezydenta, że one będą racjonalnie wydatkowane w tym trudnym czasie. Rozumiem. Panie radny, portal Tarnobrzeg Info wyliczył, że w związku z tymi wszystkimi posunięciami deficyt budżetu miasta w tym roku zamiast planowanych 2,3 miliona złotych wyniesie aż ponad 14 milionów złotych. A czy panu te obligacje na kwotę 5 milionów złotych nie kojarzą się jakoś z planowaną kwotą zakupu kolekcji dzikowskiej, która też ma kosztować około 5 milionów złotych? Czy nie jest to zabezpieczenie się miasta na wypadek, gdyby premier nie znalazł w swoich rezerwach wsparcia dla tego pomysłu zakupu kolekcji dzikowskiej? I w ogóle chciałem zapytać pana, jak pan zagłosuje na listopadowej sesji Rady Miasta w sprawie zakupu kolekcji dzikowskiej, po prostu. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sam fakt zakupu kolekcji dzikowskiej i związane z tym ewentualnie zabezpieczeniem finansowym, to ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że no ja takiej wiedzy nie mam, czy takie były działania prezydenta. Pan prezydent wspominał na konferencji, również na sprawozdaniu, w swoim sprawozdaniu na wcześniejszej sesji, że właśnie na tej ostatniej sesji mieliśmy się tym zająć, ale się nie zajęliśmy. Wiem, że ma być to przesunięcie na listopad, więc na pewno te pytania będzie można zadać. Ja jako radny nie mam informacji, czy te działania związane właśnie z budżetem miasta mają wpływ bezpośrednio na kolekcję dzikowską. Tak więc tutaj ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o moje zdanie, jeżeli chodzi o zakup kolekcji dzikowskiej, to tutaj będę w 100% popierał pana prezydenta, dlatego że jest to rzecz niebagatelna dla naszego miasta. Gdybyśmy spojrzeli na wszystkie miasta, każde miasto w Polsce ma swoją historię i każde miasto o swoją historię dba. Nie są to pieniądze, choćby nawet przed chwilą rozmawialiśmy o 7 milionach złotych, tak? Które dostaliśmy z rządu, zostały wydatkowane. W mojej ocenie można było te pieniądze rozmnożyć i zrobić za to o wiele więcej. Ale taka decyzja zapadła, Rada podjęła decyzję, przyjęła pomysł pana prezydenta. Natomiast w tym przypadku jest to decyzja, która, można powiedzieć, przejdzie do historii miasta, dlatego że nie możemy pozwolić, przynajmniej w mojej ocenie, żebyśmy zapomnieli o naszych korzeniach, o naszej tradycji. Wiemy, jaka jest sytuacja dzisiaj z Zamkiem Dzikowskim, z tą niepewnością, jeżeli chodzi o strukturę własnościową, prawda? Miasto zainwestowało potężne pieniądze, również pozyskane ze środków europejskich na odbudowę Zamku Dzikowskiego. Mamy dzisiaj problemy, jeżeli chodzi o przyszłości, czy zamek będzie podlegał pod miasto, czy nie. Dlatego takie rozmowy są niezbędne, potrzebne z rodziną Tarnowskich. Ja się cieszę, że jest przychylność. Krótko mówiąc, że to, co w Tarnobrzegu zostało zgromadzone przez wiele lat, co zbudowało tak naprawdę historię naszego miasta, że tutaj zostanie. Uważam, że ja też rozumiem, że są oczekiwania, wiele różnych oczekiwań jest mieszkańców, jeżeli chodzi o inwestycje. Natomiast jest to tak bardzo ważne dla naszego miasta i ja uważam, że warto, oczywiście warto, cieszę się z tych inicjatyw pana prezydenta, żeby szukać tych środków na zewnątrz, bo właśnie na tym to polega, żebyśmy szukali różnych możliwości na zewnątrz, wykorzystali wszelkie możliwe źródła,
i ewentualnie sięgnęli również do naszego budżetu, no bo jakby nie było, jest to historia naszego miasta. Tak jest. I tak uważam, że tak jest. Ja za tą uchwałą, oczywiście nie znam jej dzisiaj, no, jak ona będzie wyglądać, ale jeżeli chodzi o samą decyzję, ja tą decyzję pana prezydenta będę popierał. To właśnie chciałem od pana usłyszeć, czyli pańskie zdanie na ten temat. A jakie jest pana zdanie na temat wygranego projektu, znaczy projektu, który został wybrany przez większość mieszkańców w tak zwanym budżecie obywatelskim? Moje wątpliwości budzi fakt, że projekt jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej, który wygrał to głosowanie, de facto nie jest projektem obywatelskim, tylko stworzonym przez urzędników Rady Miasta, więc powinien to, ten projekt podlegać ocenie radnych, a nie poddawany zostać głosowaniu ogólnomiejskiemu. Takie jest moje zdanie, ale oczywiście może pan mieć inne. Panie redaktorze, ja troszkę też znam historię tych pomysłów tak naprawdę, bo to jest kontynuacja budżetu obywatelskiego z poprzedniego roku. I muszę powiedzieć tak, nie do końca się zgadzam ze stwierdzeniem, że to jest projekt urzędników, dlatego że gdy rozpoczęła się ta kadencja samorządu, można powiedzieć, ze strony wielu radnych, również przewodniczących osiedli, padały bardzo często prośby, ale to się powtarzało nagminnie, że jednak bardzo często mieszkańcy oczekują rozwoju oświetlenia w mieście. Oczywiście w biegiem czasu zwiększaliśmy te kwoty w ostatnich latach na rozbudowę oświetlenia, jednak te kwoty były niewystarczające. Sam dobrze o tym wiem, kiedy pełniłem obowiązki prezydenta, spotykałem się z mieszkańcami, nie było praktycznie osiedla, żeby te problemy się nie pojawiały. I stąd była taka propozycja ze strony tak naprawdę radnych, również ze strony pana prezydenta, bo nie chcę tutaj wnikać, kto pierwszy akurat z tą inicjatywą wyszedł, rzucił to hasło, tak? Natomiast była to inicjatywa, można powiedzieć, radnych, przewodniczących osiedli, żeby taki projekt spróbować zrealizować. Natomiast najistotniejsze dla mnie jest to, że mieszkańcy go wybierają, tak? Mamy po raz drugi głosowanie mieszkańców i mieszkańcy jednoznacznie, zarówno rok wcześniej, jak i teraz, poparli ten projekt. Oczywiście ważna jest inicjatywa, ale również ważny jest głos mieszkańców. Sama idea budżetu obywatelskiego ma się opierać o tym, że realizujemy to, co mieszkańcy wybiorą, na co najbardziej zagłosują. Ale dziwne byłoby, panie radny, gdyby mieszkańcy na ten projekt nie głosowali, bo tam na każdym osiedlu jakiś odcinek miał zostać doświetlony, czyli tak de facto dotyczył całego miasta, bo każdy mógł znaleźć coś dla siebie na swoim osiedlu. W związku z tym oczywiście te głosy się skumulowały, zebrały. No i dobrze, ale chciałem zapytać, na jaki projekt pan osobiście głosował? Panie redaktorze, tutaj muszę się przyznać, niestety spóźniłem się na głosowanie, planowałem właśnie oddać swój głos w niedzielę, ale no, przedłużył mi się spacer po lesie i niestety była to tego dnia piękna pogoda i nie zdążyłem niestety oddać w tym roku głosu. Przyzna pan chyba, że w ostatnim czasie nastąpiło w naszym mieście takie inwestycyjne wzmożenie. Mamy wiele remontów dróg, choćby wymienić Mickiewicza na odcinku do Rzeszowa, teraz Mickiewicza na odcinku do Kochanowskiego, Sikorskiego, to skrzyżowanie ze Zwierzyniecką, kilka innych ulic, Strefowa, Szarfowa za chwilę będzie, Zakładowa, no już nie mówię o wielkiej inwestycji nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wiele z tych inwestycji i pozyskiwane środki, na przykład na Orląt Lwowskich, wiele z tych inwestycji odbywa się, wiele z tych inwestycji odbywa się z udziałem naszych lokalnych polityków PiS-u od pewnego czasu, co wcześniej nie miało miejsca. Mam tu na myśli posła głównie Webera, czy wsparcie pana europarlamentarzysty Tomasza Poręby, no żeby nie wspomnieć już o marszałkach pani Draus, czy panu Ortylu. Czy pańska teraz taka zauważalna od pewnego czasu życzliwość wobec władz miasta nie wynika właśnie z tego, że ci politycy PiS-u zostali włączeni do wspierania inwestycji miejskich? Panie redaktorze, coś, co zawsze będzie, czy powinno łączyć, czy opowiem swoje zdanie, powinno, co zawsze mnie będzie łączyć z panem prezydentem, z każdym, kto by sprawował ten urząd w naszym mieście, to wspólnie szukanie środków dla miasta. To jest rzecz bezwzględnie na pierwszym miejscu, dlatego ja się cieszę bardzo, że te projekty, które składamy właśnie, czy do Ministerstwa Infrastruktury, czy do wiele różnych, do Ministerstwa Sportu, dostają dofinansowanie.
tutaj zawsze wspierałem pana prezydenta i zawsze będę wspierał, ponieważ każde środki, które płyną do Tarnobrzega, to jest sukces nie tylko pana prezydenta, nie tylko Rady Miasta, ale również mieszkańców. I to wpływa na nasz rozwój. Dlatego tutaj nie powinno być nigdy sporów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie i walka o te środki zewnętrzne. Ja się bardzo cieszę, ponieważ to samo się nie bierze. Oczywiście trzeba projekt przygotować, o ten projekt trzeba zabiegać, rozmawiać z parlamentarzystami. Dlatego zarówno pan prezydent w ostatnim czasie, o czym wielokrotnie o tym mówił, i to mnie cieszy, bo taka jest właśnie rola prezydenta. Przede wszystkim zabieganie o środki. Nie jest tylko i wyłącznie administrowanie bieżące miastem, ale szukanie rozwiązań na zewnątrz, kreowanie pewnych rozwiązań. Stąd na pewno w takich sytuacjach ja zawsze będę wspierał prezydenta, ponieważ jest to działanie na rzecz dobra miasta. Ja się bardzo cieszę, że udaje się przekonywać takie osoby właśnie jak minister Weber czy europoseł Tomasz Poręba, bo przecież te osoby znikąd nie interesują się aż tak szczegółowo naszym miastem, ponieważ są to parlamentarzyści, europarlamentarzyści, więc mają bardzo wiele różnych próśb od wielu różnych miast, różnych gmin. I trzeba do tych ludzi docierać, trzeba z nimi rozmawiać, przekonywać do naszych projektów, do naszych pomysłów. Oczywiście przede wszystkim te pomysły trzeba mieć, bo żeby pozyskać środki, to trzeba po prostu mieć pomysły, umieć je sprzedać, jak one miałyby wyglądać, zainteresować te osoby i następnie prosić o wsparcie. I to się dzieje. Ja się cieszę, że tak to dzisiaj w mieście wygląda. Czas nas goni, panie dyrektorze. Jak pracuje WORD? Wiem, że były tam pewne komplikacje związane z COVID-em, które dotknęły także i pana. No niestety, można powiedzieć, epidemia nie omija nikogo, również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W ostatnim czasie u kilku osób został właśnie wirus wykryty, mieli pozytywny wynik testów. No oczywiście tutaj zawsze współpracujemy ze służbami, zarówno z sanepidem, przede wszystkim z sanepidem, prawda, jeżeli chodzi o zachowanie kwarantanny, izolacji. Ja również jako dyrektor staram się zarówno dbać o moją załogę, ale również o wszystkie te osoby, które do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przybywają właśnie w kwestii zdania egzaminu czy szkoleń różnego rodzaju. Tutaj od samego początku, kiedy ośrodki były zamknięte, bo przypomnę, że w marcu, kiedy epidemia wybuchła, przez 2 miesiące praktycznie WORDy w całej Polsce były zamknięte. Był to czas, kiedy przygotowywaliśmy się do ruszenia, bo było pewne, że w nieskończoność ośrodki nie będą zamknięte. Dlatego tutaj wspólnie konsultowaliśmy z dyrektorami w całej Polsce zasady bezpieczeństwa. Sami je przygotowaliśmy, skonsultowaliśmy z sanepidem, one zostały bardzo dobrze przyjęte i staraliśmy się wdrożyć praktycznie takie same zasady, dosyć rygorystyczne. Często miałem też na początku takie sygnały, że czy wszystkie te obostrzenia są potrzebne, ale nie miałem wątpliwości, że są. Dzisiaj już takich sygnałów nie mamy, ponieważ no każdy powinien przede wszystkim myśleć o swoim zdrowiu. Faktem jest, że tak jak wspomniałem, epidemia nie oszczędza nikogo. Kilka osób u nas niestety musiało chwilowo rozstać się z pracą, krótko mówiąc, czy na kwarantannie, czy właśnie osoby, które chorują. Mamy jeden przypadek osoby, która naprawdę dosyć ciężko to przechodzi. W większości prawdą jest rzeczywiście, że te objawy są mniejsze i ta choroba przechodzi spokojnie, ale mamy też jeden przypadek niestety w pracy, gdzie osoba bardzo trudno przechodzi, niestety bez hospitalizacji by się nie obyło. Dlatego doskonale wiemy, że sprawa jest poważna i należy po prostu wszelkie względy bezpieczeństwa zachowywać i po prostu dbać o siebie, bo cóż jest ważniejsze niż zdrowie i życie. Dziękuję panu za wizytę w naszym studiu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu, do następnego zobaczenia.